Cześć. Staram się dodawać różnorodne przepisy i dzisiaj będzie to danie z wieprzowiną. Żeby po prostu nie było ciągle coś z kurczaka, albo ciągle ryba, albo sałatki. Po prostu, żeby było różnorodnie. Ale zachęcam Was do eksperymentowania z tym daniem i wykorzystania na przykład kurczaka, albo indyka, albo inne mięso, jakie tylko chcecie. Zapraszam. Do tego dania będziecie potrzebować polędwicę wieprzową, curry w proszku, zwykłą mąkę, musztardę pełnoziarnistą, morele suszone, rosół z kurczaka z kostki, dwie żółte papryki, średnią cebulę pokrojoną, sól i pieprz. Paprykę oczywiście należy pokroić, uprzednio oczyszczając z nasion. Kroimy w paseczki. Rozgrzewamy patelnię, najlepiej teflonową. Nie dodajemy żadnego tłuszczu. Podsmażamy polędwicę wieprzową na suchej patelni do momentu zrumienienia. Gdy wieprzowina już jest zrumieniona, dodajemy cebulę. Także pokrojoną paprykę. Podsmażamy przez około 5 minut. Następnie dodajemy curry i mąkę. Dolewamy rosół z kurczaka. Już się robi piękny sosik. Beztłuszczowy. Teraz tylko musimy dorzucić morele, dodać szklankę. Jeśli macie przykrywki, która pasuje do Waszej patelni, użyjcie folii aluminiowej, tak jak ja. Nie mam takiej pokrywki, która by pasowała do tej patelni, ale dalej sobie pomału dochodzić pod przykryciem, żeby sos się za bardzo nie zredukował. Dlatego też wymyśliłam folię aluminiową. Uważajcie na palce.